Wiadomości, które obiegły media przez kilkoma chwilami, są naprawdę tragiczne. Potwierdzono informację o śmierci młodego aktora, który był gwiazdą produkcji Walta Disneya. Młody Meksykanin miał zaledwie 24 lata. Kochali go fani kultowego serialu dla młodzieży. Smutny komunikat pojawił się na profilu dziecięcego kanału Disney Channel w mediach społecznościowych. Sebastian Adjei urodził się 26 lipca 1995 roku w Santiago de Querétaro w Meksyku. Młody mężczyzna miał ogromny talent aktorski i muzyczny. Na swoim koncie miał 7 singli, jednak prawdziwą popularność przyniosła mu rola młodego piłkarza, Lorenzo Guevary, w serialu Jedenastka emitowanym przez stację Disney XD. Polscy widzowie mogli oglądać go na ekranach telewizorów od 15 maja 2017 roku. Od 3 lipca 2017 roku seria jest emitowana także na antenie Disney Channel. Najmłodsi z pewnością znają postać charyzmatycznego sportowca. Wiadomości o śmierci młodego aktora obiegły media. Sebastian Adjei przez 2 lata grał w popularnej telenoweli La Rosa de Guadalupe, która cieszyła się ogromną sławą w jego ojczyźnie. W 2018 roku razem z aktorem, Javierem Elojem Bonanno, nagrał bardzo popularny singiel Hashtag Fevuelvas. Był również aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych. Jego Instagram obserwowało blisko 250 tysięcy użytkowników z całego świata. Aktor odszedł w wieku zaledwie 24 lat. Przyczyna jego śmierci nie została podana do informacji publicznej. O jego śmierci poinformowało Narodowe Stowarzyszenie Aktorów Meksyku oraz media społecznościowe programów należących do korporacji Walta Disneya. Dotąd nie ujawniono przyczyny zgonu. Wiadomo, że aktor od ponad miesiąca nie pokazywał się publicznie i nie aktualizował swoich profili w mediach społecznościowych. Z głębokim żalem zawiadamiamy w imieniu stowarzyszenia o śmierci Sebastiana Adjei. Miał tylko 24 lata. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom, napisało Narodowe Stowarzyszenie Aktorów Meksyku. Osiemlatek zginął w tragicznym wypadku. Do wszystkiego doszło w trakcie rodzinnej wycieczki. Spoczywaj w pokoju, Sebas. Twoja sztuka i uśmiech pozostają z nami na zawsze. Żałujemy odejścia Sebastiana Adjei i zawsze będziemy go pamiętać z powodu jego talentu, koleżeństwa, profesjonalizmu i przede wszystkim ogromnego serca. Jesteśmy myślami z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami, dodano na profilu dziecięcego kanału Disney Channel. Pod postami w mediach społecznościowych nie brakuje niedowierzania i wyrazów współczucia ze strony zrozpaczonych fanów młodego aktora. Jego wczesne odejście jest nieodżałowaną stratą dla świata show biznesu. Utalentowany mężczyzna miał przed sobą oszałamiającą karierę. Bliskim,
przyjaciołom, znajomym, współpracownikom oraz fanom Sebastiana Adhie składamy najszczersze wyrazy współczucia. Źródło: onet.pl.